Dzień dobry, nie mogę pokazać, ale kontuzjowana pani Ania. Mogę pokazać kulę tylko. O właśnie, co się stało? Dzień dobry. Jeżeli chodzi o kolano, to jestem po operacji szycia łąkotki. Wszystko tak naprawdę się stało, jeżeli chodzi o kontuzję przed walką. Wiadomo, że nie mogłam o tym mówić. Dosyć dużą uwagę przykuwało robienie wagi, tak dużej zrzucanie. To jeżeli bym jeszcze powiedziała, że pękła mi łąkotka, no to wiadomo, że moja przeciwniczka jedna co mogła zrobić, to wykorzystać to w oktagonie. Miałam pomoc profesora Dążalskiego, który już 5 lat temu mi operował moje kolano 2 razy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pomoc przed walką, to miałam 2 razy ostrzykiwane kolano blokadą, a tak, abym mogła przede wszystkim wyjść i na spokojnie zawalczyć. To jest kontuzja nawykowa? To jest kontuzja wynikająca z wielu lat treningów? Tego nie wiem. Myślę, że na pewno z przemęczenia i wycieńczenia organizmu, a propos przygotowania do walki. Jednak to duże robienie wagi na pewno się w jakiś sposób również też na tym odbiło. Jak miałem 5 lat temu operowane kolano, to miałem szyte więzadło przednie krzyżowe i rekonstrukcję i miałam szytą łękotkę poboczną, teraz mam przyśrodkową, więc to zupełnie coś innego. Myślę, że efektem pęknięcia tej łękotki to właśnie było przede wszystkim w jakiś sposób wycieńczenie organizmu i robienie tej wagi. Ale już jestem po operacji, więc teraz tylko odpowiednia rehabilitacja i wracam z powrotem do gry. Wracam, czyli kiedy tak optymalnie? Tak naprawdę muszę chodzić z kulami około 3 tygodni, żeby jednak pomału mogę ten zakres a propos zgięcia zwiększać. I później już po 6 tygodniach mogę wracać do treningu. Wiadomo, że na początku bardziej w stójkę, później dopiero w parter, ale ważne już to, że będę mogła ćwiczyć. No, to jest najistotniejsze, bo to też wpływa na samopoczucie chyba, co? Tak, już mi tego brakuje. No, to nie to samo, nie wiem. Przede wszystkim teraz, jak muszę jeszcze poruszać się o kulach, no to nie da się ćwiczyć. To, że pójdę sobie teraz, zrobię jakiś trening na siłowni, nie satysfakcjonuje mnie to teraz tak jak kiedyś, bo jednak jak wkręciłam się właśnie te sporty siłowe, sztuki walki, to jednak brakuje mi już tego. To co, ja w takim razie tak, życzę zdrowia, fajnie panią tu w ogóle widzieć. Mam nadzieję, że już ta porażka gdzieś tam odeszła w niepamięć, gdzieś są przeanalizowane i czekam na zwycięstwo. Bardzo mocno pani kibicuję, o tak mogę powiedzieć. Dziękuję, a ja obiecuję, że kolejna walka na pewno będzie zupełnie inna. Dobrze, najważniejsze, żeby zdrowie było, to jest najistotniejsza sprawa. Reszta to się jakoś tam ułoży. Jasne, że tak. Anna Andrzejewska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.